W tej lekcji spróbujemy stworzyć takie zapytanie w Power Query, które pobierze nam wszystkie tabele z pliku Excelowego, na którym pracujemy. Wszystkie, czyli również te, które będą się w nim pojawiały za jakiś czas. Jak wygląda źródło danych? Jest to zwykły plik Excelowy, w którym mamy arkusz o nazwie Informacje, następnie arkusze Styczeń i tabela z transakcjami dla stycznia, luty, marzec, kwiecień. Chcemy zbudować takie zapytanie, które będzie żyło, to znaczy w momencie, w którym dodamy nowe tabele, nowe arkusze do tego pliku excelowskiego, do naszego źródła, chciałbym, żeby nasze zapytanie w Power Query wciąż się odświeżało i wciąż pokazywało również te nowe rekordy. Co musimy zrobić? Standardowo pobieramy dane z Excela. Wskażemy nasz plik Excelowy, do którego chcemy się podłączyć. Nazywa się łączenie tabel z zewnętrznego skoroszytu. Oczywiście otrzymujemy okienko o nazwie Nawigator i możliwość wyboru tabel, do których chcielibyśmy się podłączyć. Mogę wybrać tabelę o nazwie April 2008, February 2008, January, oczywiście również marzec. Tak też zrobię na początek, a następnie skorzystam z opcji Przekształć dane. Oczywiście w tym momencie uzyskujemy oddzielne zapytania dla każdej z tabel. I nie jest to sytuacja taką, którą chciałbym koniec końców mieć. Chciałbym uzyskać jedną dużą tabelę, która będzie zbierała dane z tych wszystkich zapytań. Co zrobię? Przejdę do pierwszego kroku o nazwie źródło, dowolnego z tych zapytań. Przechodzę do kroku o nazwie źródło. Co my tu mamy? W pierwszym kroku, zwróćcie uwagę, widzimy informacje o wszystkich obiektach, które znajdują się w naszym pliku excelowskim, do którego się podłączyliśmy. Co my tu możemy zrobić? Przede wszystkim możemy powiedzieć Power Query'emu, że będziemy pobierać dane zawsze z tabel. Dlatego też z kolumny Kind odfiltrujemy arkusze i zakresy nazwane. Pozostawimy tylko i wyłącznie tabelę. Zwróćcie uwagę, w tym momencie widzimy tabelę styczeń, luty, marzec i kwiecień. To też nie jest wciąż do końca dobra sytuacja. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja w tym momencie przejdę do pliku excelowskiego i stworzę tutaj jakąkolwiek tabelę, osoba X, Y, Z, sprzedaż 1, 2, 3, nazwę to tabelą, stworzę z tego tabelę. Tabela oczywiście nazywa się tabela 5. Zapiszę zmiany w tym pliku, czyli nacisnę na Ctrl S, a później wrócę do programu Power BI, to w momencie, w którym skorzystam z opcji Odśwież podgląd, okaże się, że tabela 5 również brana jest tutaj pod uwagę, dlatego, że jest to tabela. Stąd też wyfiltrowanie tylko i wyłącznie określonego rodzaju nie jest jedynym przekształceniem, którego tak naprawdę potrzebujemy. Powinniśmy zadziałać tutaj również za pomocą filtrów na nazwie. To, co zrobię, to powiem query'emu w taki sposób, ażeby za pomocą filtrów tekstu filtrował mi tylko i wyłącznie te tabele, które w nazwie zawierają 20. W ten sposób spowoduje, że tabela 5, czyli ta, której nie potrzebuję, została odrzucona. Czyli spójrz, w tym momencie, niezależnie od tego, ile będziemy mieć tabel, dodajmy nową. Skopiuję arkusz marzec, nazwę go maj 2008, a następnie zmienię również nazwę tabeli na maj 2008. W momencie, w którym odświeżę podgląd w programie Power Query, oczywiście zapomniałem zapisać zmian, Ctrl S w programie Excelowym, w Excelu, odświeżę podgląd, pojawia mi się tabela z majem, czyli dodatkowa tabela już jest brana pod uwagę. To jest to, co chciałem osiągnąć. To, co jeszcze muszę zmienić, to nazwa mojego zapytania. Nazwę go po prostu raport sprzedaż 2008 i zwróćcie uwagę, w momencie, w którym zatwierdzę zmianę Enterem, zmieniłem nazwę zapytania, usunę również krok związany z rozwinięciem tabeli 2008 kwiecień. To jest to, co wydarzyło się automatycznie, ponieważ ja zacząłem pracować na tym zapytaniu, dlatego też usunę ten krok, nie potrzebuję go, podobnie jak krok zmieniono typy. Na ten moment mam zmienioną nazwę zapytania, wyfiltrowane tabele, a poza tym wyfiltrowane określone nazwy. Nazwy, które zawierają w sobie 20. Co dalej mogę zrobić? Na tabeli, na kolumnie o nazwie Data, w prawym górnym rogu mam strzałki. Te strzałki odpowiadają za wyciągnięcie zawartości z tych tabel. Co mogę zrobić? Najpierw nacisnę prawy przycisk myszy, zaznaczając kolumnę zarówno Name, jak i Data, bo to są te, które są dla mnie ważne i chciałbym je pozostawić. Nacisnę prawy przycisk myszy po to, żeby usunąć inne kolumny. One są mi zbędne, nie chcę ich. To, co teraz zrobię, to wyciągnę informacje z każdej z tych tabel. Zwróćcie uwagę. Mogę zadecydować, które kolumny chcę wyciągnąć. Wyciągam informacje o wszystkich. Następnie odznaczę opcję Użyj oryginalnej nazwy kolumny jako prefiksu i nacisnę na OK. To, co w tym momencie się wydarzyło, to uzyskaliśmy połączenie wyników tabeli styczeń 2008, luty 2008, marzec, kwiecień i oczywiście maj. Zwróćcie uwagę, jeżeli spróbuję założyć filtr na tabelach, na nazwie tabeli, a następnie wybiorę opcję Załaduj więcej, po to, żeby zobaczyć większą liczbę rekordów, to zobaczę, że załadowane są wszystkie tabele, które chciałem uzyskać od stycznia do maja. W momencie, w którym w moim pliku źródłowym dokonam kolejnych przekształceń, to znaczy dołożę nową tabelę. Ona będzie z kolei w kolejnym miesiącu. Niech to będzie grudzień 2008. Pamiętamy również o zmianie nazwy tabeli. Grudzień 2008. A poza tym pojawi mi się tutaj jeszcze jedna tabela o nazwie podsumowanie. Osoba, sprzedaż, X, Y, Z, W. Raz, dwa, trzy, cztery. Stworzymy tabelę, nazwiemy ją podsumowanie. Podsumowanie. Ctrl S, zapiszemy zmiany i wrócimy do pliku Power BI-owego. Zobaczcie, co się wydarzy, gdy będziemy przeklikiwać się przez wszystkie z kroków. Najpierw nacisnę na przycisk Odśwież podgląd. Oczywiście pojawiają mi się nowe tabele. Pojawiła mi się tabela grudzień 2008 i tabela podsumowanie. W kolejnym kroku wyciągam tylko i wyłącznie tabelę, czyli założyłem filtr. Widzę to również w pasku formuły. Na kolumnie Kind wyciągnąłem tabelę. W kolejnym kroku założyłem filtr na nazwie, co spowodowało, że odrzucone zostały tabele, których nie chciałem mieć, czyli tabela o nazwie podsumowanie i tabela piąta. W następnym kroku usunąłem kolumny, które są mi zbędne, czyli kolumna Item, Kind i informacja, czy jest ukryta, czy nie, kolumna Hidden. Pozostawiłem tylko i wyłącznie kolumnę z nazwą i kolumnę oczywiście z danymi. Pozostawiłem kolumnę z nazwą po to, żeby łatwo było mi zweryfikować, czy rzeczywiście mam wszystkie dane. W kolejnym kroku rozwinąłem informację z kolumny Data i uzyskuję jedną dużą tabelę połączoną. Jeżeli załaduję więcej, to będę widzieć, że mam zapytanie, które w tym momencie będzie pobierać mi wszystkie tabele w moim pliku, z mojego pliku Excelowego, które oczywiście będą zawierały w sobie w nazwie dwie cyfry, to znaczy 22 i 0.